No i tak, moi drodzy, okazuje się, że głośnik niestety, pomimo chęci moich, nie chce grać tak, jak powinien. Troszeczkę tam brzęczy, gdy osiąga jakąś większą amplitudę drgań membrany. Podejmuję próbę poprawki. Rozbierzemy go i zobaczymy, gdzie zostały wykonane obtarcia na cewce, ewentualnie na tutaj, tutaj cewki. Uczymy się, testujemy, będziemy polepszać swoją wiedzę. Dzięki temu mamy trochę laboratoryjne warunki. No i będziemy mogli robić to wszystko coraz lepiej. Także żadnych kosztów przy tym nie ponosimy, a jedynie wzbogacam swoją jakąś tam wiedzę. Co tu dalej mówić? Zobaczymy, co tam się dalej wydarzyło. No i mamy przyczynę. Mamy tutaj przykład, gdzie sposób, który wymyśliłem sobie, aby połączyć dotychczasowy tutaj przewód z nową cewką. Wykonałem to mniej więcej tak. Przy cewce podlutowałem sobie po prostu obydwa przewody, nowy ze starym, gnieżdżąc go dość płasko. Tutaj z tej strony udało się to zrobić, natomiast z tej strony to było tutaj, gdzie ten czarny glut taki na tym cylindrze jest. Natomiast doszedłem do wniosku, że tego rodzaju połączenia będę robił tuż przy dolnym resorze membrany. Ten przewód już został przeze mnie tutaj odgięty do góry. I w pionie naprężenia będą lepiej przenoszone, gdy to zalejemy klejem, jakimś lakierem, niż w poziomie, gdzie będzie to narażone na jakieś wibracje takie poziome. Oczywiście te siły są dość spore tutaj, zatem jeżeli zrobimy to w pionie, ta siła będzie lepiej przenoszona, lepiej to będzie rozkładane, jeżeli chodzi tutaj o ciężar, o masę tego lutu. Nie wiem, nie wygląda to profesjonalnie. W sumie doszedłem do wniosku, że lepiej byłoby po prostu niwelować stare przewody, przebijać się przez to na samą górę tutaj membrany i po prostu wlutować się w istniejące tutaj przewody, niż ryzykować tego rodzaju rozwiązania. Natomiast w tym głośniku już nie będę tego robił. Powiedzmy, że jest to jakaś forma ewolucji dalszej. Postaram się zrobić test i zobaczymy, jak to się sprawdzi, gdy zaleję teraz to lakierem, nam to ładnie zaschnie i skleimy głośnik z powrotem i zobaczymy, jak to nam się spisze. Obtarciu uległa także cewka, przez to, że próbowałem ręcznie naginać, tam jakieś cudawianki robiłem w trakcie pracy głośnika, tutaj jakieś nagięcia, przepchnięcia robiłem i to doprowadziło do tego, że głośnik został jakby uszkodzony. Ok, miałem tutaj awarię kamerki, miałem po prostu zakończenie miejsca wolnej przestrzeni na karcie. Jesteśmy po chwilowym restarcie urządzenia. W międzyczasie udało już mi się tutaj to zalać lakierem. Pokażę to, o. Jest to zalakierowane. No i zobaczymy, jak to spełni swoją rolę. Mam nadzieję, że to będzie lepiej działało niż poprzednio. Póki co zobaczymy. Jesteśmy pełni nadziei, że to wystartuje w końcu prawidłowo. Ok, jesteśmy po wklejeniu cewki na dolnym resorze póki co. Mamy to tam już zalane klejem. Klej polimerowy. Stabilizacja za pomocą papierowej kartki. Tak, aby cewka nie obcierała o magnes. No i czekamy. Głośnik jest po złożeniu. No i zobaczymy podczas próbnego nagrania, jak sobie radzi. Mam nadzieję, że skutki będą pozytywne. Wstępnie sobie sprawdziłem, nigdzie nie obciera nic. Nie powinno też nic tutaj harczeć. Myślę, że zakończymy to małym sukcesem. No, także zobaczmy, jak to działa. Do what you hope, but you never know it. Do what you see.